Co się dzieje, jeśli świadkowie nie są wspierający i pomocni? Katastrofa. Dlatego dziś podpowiem Wam, jak odpowiednio wybrać świadków i co należy do obowiązków tych najważniejszych osób. Stoicie przed bardzo ważną decyzją, musicie wybrać świadków, czyli osoby, które będą Wam towarzyszyły nie tylko w dniu ślubu, ale również będą Waszym wsparciem podczas całych przygotowań. Wybierzcie takie osoby bardzo rozważnie. Oczywiście mogą być to osoby z Waszej rodziny, bądź najbliżsi przyjaciele. Ważne, żeby były to osoby, na których możecie polegać, które są dyspozycyjne czasowo, które dobrze Was znają, które nie są tak zwanymi życiowymi pierdołami, które pomogą Wam w organizacji realnie i które zawsze będą z Wami szczere. W moim przypadku moją świadkową była moja siostra, a świadkiem mojego męża był jego brat. To taka bardzo klasyczna opcja. Teraz jest tak, że pary czasami decydują się na świadków, czyli dwóch mężczyzn, bądź na dwie świadkowe. To wszystko jest dopuszczalne. Mówi się też, że świadkowie powinni być stanu wolnego, choć tak naprawdę dziś to już nie ma takiego znaczenia. Wybierając świadków, zwróćcie też uwagę na ich miejsce zamieszkania. Świadkowie, którzy na co dzień mieszkają za granicą, będą o wiele mniej pomocni niż tacy, którzy po prostu na co dzień są pod ręką. Przechodzimy teraz do obowiązków świadków. To ważne, żeby oni wiedzieli, co mają robić, ale to też są ważne informacje dla Was, żebyście wiedzieli, czego możecie od nich wymagać. Przede wszystkim doradztwo i wsparcie. Świadkowie powinni być takimi osobami, na których możecie polegać i których możecie pytać o radę i którzy powinni pomagać Wam w podejmowaniu tych trudnych decyzji. Świadkowa może być na przykład taką osobą, którą przyszła panna młoda zabiera na przymiarki swojej sukni ślubnej. Powinna Wam doradzić. Najważniejsze, żeby to była szczera osoba, która powie Wam, czy w danej sukience wyglądacie dobrze, czy źle, bez ściemniania i bez zazdrości. Zadaniem świadków jest również zorganizowanie niezapomnianych wieczorów, kawalerskich i panieńskich. Najważniejsze jest to, żeby świadkowie poznali Wasze preferencje, tak żeby ten dzień, czy ten wieczór, czy weekend, czy wyjazd był naprawdę dla Was satysfakcjonujący, nie kojarzył się z kiczem, obciachem i nie był czymś, co będziecie chcieli szybko zapomnieć. Ważne jest to, żeby ten wieczór kawalerski i panieński był spełnieniem Waszych marzeń, a nie spełnieniem fantazji świadków. To świadkowie odpowiadają za organizację, zaproszenie gości oraz za wszystkie atrakcje, które dla Was przygotują. Kolejnym obowiązkiem świadków jest szeroko pojęta pomoc w organizacji. Chodzi tutaj nie tylko o to, że są dyspozycyjni dla nas w dniu ślubu, ale chodzi o to, że Wy możecie ich na bieżąco angażować, oddelegowywać do różnych zadań. Oni mogą Wam pomóc na przykład w skoordynowaniu dekoracji, w przewożeniu różnych rzeczy na przykład z domu na salę. Może to być również pomoc w transporcie gości, czy w jakimkolwiek temacie, który jest dla Was ważny, a na który nie macie czasu. W samym dniu ślubu jednak świadkowa, czy też świadek panny młodej ma dużo więcej obowiązków niż świadek pana młodego. Taka osoba warto, żeby była naprawdę przygotowana na wszystko. Są pewne rzeczy, które powinna mieć przy sobie, o których nie może zapomnieć. To są takie banalne rzeczy typu chusteczki, ale również igła nitka, na wypadek gdyby coś się popruło, puder, błyszczyk. I to jest osoba, która w dniu ślubu musi być cały czas przy pannie młodej, służyć jej pomocą i taką pragmatyczną, ale też wsparciem emocjonalnym. I jeżeli chodzi o obowiązki, no to cóż, świadkowa panny młodej musi czuwać nad welonem, nad trenem, w odpowiednim momencie musi go podpiąć, musi odbierać, podawać bukiety, powinna pomagać podczas składania życzeń, odbierać prezenty, ale również mieć właśnie tą przysłowiową chusteczkę, jeżeli panna młoda by się wzruszyła. Nie bagatelizujmy również roli świadka pana młodego. On pomaga mu w przygotowaniach, dopina spinki w mankietach, poprawia muchę i jest dla niego wsparciem, zanim spotka się z panną młodą. Oprócz tego jest odpowiedzialny za obrączki, alkohol, muzykę i zabawianie gości w czasie wesela. Podczas wesela świadek powinien również wznieść toast. Na każdym weselu powinny być w ogóle trzy toasty. Toasty wznoszą tylko mężczyźni. Pierwszy toast, taki powitalny, jest wznoszony przez ojca panny młodej. Drugi toast, w którym powinno się powiedzieć o młodej parze,
przede wszystkim też o panu młodym, to jest toast, który wznosi właśnie świadek. A na koniec ostatni toast wznosi pan młody. Młoda para może zapomnieć o wielu rzeczach, bo jest w tym dniu bardzo rozemocjonowana, dlatego o wszystkich szczegółach muszą pamiętać świadkowie. Przykładem są dowody osobiste, które często niestety są przez młodą parę zapominane i potem dojeżdżają do Urzędu Stanu Cywilnego niestety z lekkim opóźnieniem. Warto ze świadkami przegadać nasz pomysł na dzień ślubu i wesela, dokładny plan i harmonogram imprezy i to świadkowie czuwają nad tym, żeby wszystko odbyło się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu i żeby o niczym nie zapomnieć. Wiecie, kiedy rola świadków jest znacznie mniejsza? Kiedy za organizację Waszego ślubu i wesela odpowiada wedding planner. Wtedy on na siebie przejmuje większość obowiązków, a świadkowie są z Wami jedynie w ciągu dnia i wspierają Was na bieżąco. Ciekawa jestem, jakie Wy macie doświadczenia ze swoimi świadkami. Może to są jakieś zabawne historie. Zostawiajcie komentarze. A jeśli ten filmik Wam się podobał, to oczywiście go lajkujcie, subskrybujcie kanał i naciskajcie dzwoneczek, żebyście niczego nie przeoczyli. Pa!